Ośrodków Wychowawców Łącznie oraz gmina Biała Podlaska. Dzisiejsza konferencja ma szczególny charakter, bo chcielibyśmy Państwu przedstawić naszą drużynę. I tak bez dalszych wciągania chciałbym poprosić o zabranie głosu naszego kandydata na wójta gminy Biała Podlaska, pana Krzysztofa Radzikowskiego. Drodzy mieszkańcy gminy Biała Podlaska, dziękuję za przybycie na dzisiejszą konferencję prasową, na której mam przyjemność podzielić się z Państwem moimi przemyśleniami na temat przyszłości naszej gminy. Wiemy, że nasza gmina potrzebuje zmian. Obserwując naszą gminę jako skarbnik gminy, dostrzegłem wiele aspektów, które stanowią naszą siłę i wartości, które powinniśmy kontynuować. Jednakże nie można ignorować faktu, że istnieją obszary, które wymagają zmiany. Jestem przekonany, że aby rozwijać się i sprostać współczesnym wyzwaniom, musimy być gotowi na zmiany tam, gdzie one są potrzebne. Jednakże nie fair jest atakowanie mnie przez moich kontrkandydatów, którzy insynuują, że wybór mnie sprowadzi się jedynie do zmiany nazwiska na pieczątce. Nie mogę zaakceptować tego punktu widzenia. Wybór mnie na stanowisko wójta oznacza gwarancję samorządowego doświadczenia oraz realnych zmian w funkcjonowaniu gminy i urzędu. A gwarantem tych zmian jest moja drużyna. Ludzie, którym zależy przede wszystkim na wspólnocie. Jesteśmy społecznikami, lokalnymi działaczami, którzy nasłuchują Waszych potrzeb i problemów. A dla mnie osobiście gmina nie jest tylko miejscem pracy, ale także miejscem, z którego wywodzą się moi najbliżsi. Mój ojciec, dziadkowie pochodzą z Kusinki, więc jest mi wyjątkowo bliska. Dlatego apeluję do Was, drodzy mieszkańcy, spierajmy się na argumenty, pomysły i dyskutujmy, jak razem możemy budować lepszą przyszłość dla naszej gminy. Łączy nas gmina Biała Podlaska i wierzymy, że tylko wspólnie możemy ją zmieniać na lepsze. Niech ta kampania będzie oparta na argumentach, pomysłach i dyskusją nad poprawą jakości życia mieszkańców. Dziś nadszedł czas, aby ujawnić wszystkie karty. Jestem pewien, że każdy z naszych kandydatów ma coś wyjątkowego do zaoferowania w swoich okręgach. Dodatkowo pragnę podkreślić, że nasza drużyna nie posiada barw politycznych. Naszym jedynym zobowiązaniem jest ciężka praca na rzecz dobra i rozwoju naszej gminy oraz jej mieszkańców. Pozwólcie mi teraz krótko przedstawić kandydatów z naszego okręgu wyborczego, z Komitetu Wyborczego Łączy Nas Gmina Biała Podlaska. I tak poproszę teraz Martę Piotrowską jako pierwszą kandydatkę. Marta Piotrowska jest kandydatem z okręgu nr 1, Cicibór Duży, Cicibór Mały. Marta to doświadczona nauczycielka i była urzędniczka rządowa. Jej główne priorytety obejmują budowę infrastruktury, rozwój edukacji oraz promocję organizacji społecznych. Zainteresowania Marty skupiają się na socjologii konsumpcyjnej. Marta Piotrowska. Okręg numer drugi, Antoni Jówko. Zapraszamy. Marta, zostań może tutaj z nami. Antoni Jówko jest kandydatem z okręgu numer 2 miejscowości Chród i Rozkosz. Antoni jest rolnikiem i strażakiem z wieloletnim doświadczeniem w Państwowej Straży Pożarnej. Jego głównym celem jest poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa, w tym budowa chodników. Antoni Jówko. Poprosimy pana Dariusza Plażuka. Dariusz Plażuk, okręg numer 3, obejmuje miejscowość Rakowiska 1, czyli połowę Rakowisk. Dariusz to doświadczony radny gminy, która stawia sobie za cel rozbudowę infrastruktury drogowej, kanalizacji oraz remont ulic.
Jego program obejmuje także inwestycje utwardzenia ulic i budowę kanalizacji. Dariusz Blażu. Okręg numer 4, Marek Paszkiewicz. Marek nie dojechał, ale pozwólcie Państwo, przedstawię. Marek Paszkiewicz, okręg numer 4, Dokudów pierwszy, Dokudów drugi, Ogrodniki, Orter Książęcy pierwszy, Orter Książęcy drugi i Perkowice. Marek jest rolnikiem i aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Jego priorytety obejmują poprawę jakości dróg lokalnych, promowanie gminy wśród inwestorów oraz wsparcie rozwoju domów kultury. Marek Paszkiewicz. Tomasz Wołowik. Tomasz Wołowik, okręg numer 5, obejmujący miejscowości Grabanów i Wilczyn. Tomasz to doświadczony radny, znany jest z inwestycji w infrastrukturę, takie jak budowa dróg i remonty szkół. Jego program obejmuje dalszy rozwój dróg osiedlowych i inwestycje w rekreację. Tomasz Wołowik. Poprosimy panią Renatę Adamiuk-Skubis. Renata Adamiuk-Skubis jest kandydatem w okręgu numer 6, Łukowce, Sitnik oraz Terebela. Renata to aktywna społecznie mama, sołtys i strażak. Stawia na rozwój kulturalny i infrastrukturalny, a także na organizację programów profilaktycznych i akcji społecznych. Renata Adamiuk-Skubis, okręg numer 6. Agata Sołtan. Agata Sołtan, okręg numer 7, Słowacinek Stary. Agata, będąca sołtysem i aktywną społeczną, jest aktywnie społeczną organizatorką. Koncentruje się na budowie infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz poprawie bezpieczeństwa w swojej miejscowości. Agata Sołtan, okręg numer 7. Edyta Sidor. Edyta Sidor, okręg numer 8. Jaźwiny, Porosiuki i Słowacinek Nowy. Edyta, będąca higienistką stomatologiczną i nauczycielką, dąży do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców poprzez działania mające na celu ulepszenie infrastruktury drogowej i oświetlenia. Edyta Sidor. Renata Rudawska. Renata Rudawska, okręg numer 9, Styrzyniec, Surmacze, Sycyna oraz Woroniec. Renata, aktywna społecznie i wieloletnia radna gminy, dąży do integracji mieszkańców i reprezentowania ich interesów, koncentrując się na poprawie infrastruktury i współpracy z samorządem. Renata Rudawska, okręg numer 9. Mieczysław Popławski. Mieczysław Popławski, okręg numer 10, Rakowiska drugie. Mieczysław, rolnik i aktywny działacz społeczny, skupia się na poprawie infrastruktury drogowej i oświetlenia, aby zwiększyć komfort życia mieszkańców w swojej okolicy. Mieczysław Popławski, okręg numer 10. Marek Czeczko. Marek Czeczko, okręg numer 11, obejmujący miejscowości Cełujki, Krzymowskie, Pojelce, Pulko, Sfory oraz Zabłocie. Marek, zarówno pracownik przedsiębiorstwa, jak i rolnik, dąży do rozwoju infrastruktury drogowej i integracji społeczności poprzez poprawę komunikacji i budowę dróg. Marek Czeczko.
Jarosław Abramowski. Jarosław Abramowski, okręg numer 12, miejscowość Czosnówka. Jarosław, będąc sołtysem i aktywnym organizatorem lokalnych wydarzeń, stawia na rozwój infrastruktury drogowej i oświetlenia, aby poprawić warunki życia w swojej miejscowości. Jarosław Abramowski. Stefan Śledź. Stefan Śledź, okręg numer 13, obejmujący miejscowości Janówka, Lisy, Michałówka, Młyniec, Wólka, Plebańska. Stefan to doświadczony działacz społeczny i radny. Dąży do poprawy infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców w swoim okręgu. Stefan Śledź, okręg numer 13. Justyna Paszkiewicz. Justyna Paszkiewicz, okręg numer 14, obejmujący miejscowości Husinka, Woskrzenice Duże i Woskrzenice Małe. Justyna, pracownik samorządowy i mama, skupia się na poprawie infrastruktury drogowej i rekreacyjnej, aby zwiększyć atrakcyjność życia w swojej okolicy. Justyna Paszkiewicz. I Marek Sawczuk, okręg numer 15. Marek Sawczuk, okręg numer 15, obejmujący miejscowości Grabanów Kolonia, Hola, Julków, Kaliłów, Kamieniczne i Zacisze. Marek, będący sołtysem i rolnikiem, dąży do poprawy infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, aby zwiększyć wygodę mieszkańców i promować rozwój gospodarczy w swojej okolicy. I tak, drodzy Państwo, wygląda drużyna łączy nas gmina Biała Podlaska. Jeszcze raz bardzo prosimy o wielkie brawa. Dziękujemy za kandydata na wójta gminy Biała Podlaska Krzysztofa Radzikowskiego. Łączy nas gmina Biała Podlaska. Nazwa tego komitetu nie wzięła się przypadkowo. Wzięła się stąd, że chcemy łączyć mieszkańców. Chcemy rozmawiać, konsultować i współpracować. Stąd wzięła się nazwa Komitetu Wyborczego Łączy Nas Gmina Biała Podlaska. Nasza wizja ma wiele punktów do realizacji, nasz program wyborczy. Pierwszym z nich jest usprawnienie działalności Urzędu Gminy. Proponujemy stworzenie sali obsługi mieszkańca oraz chcemy zapewnić dostęp do usług poprzez internet, tak aby mieszkańcy mieli łatwiejszy dostęp do wszystkich usług administracyjnych. Drugi z naszych punktów obejmuje utworzenie grupy remontowej szybkiego reagowania, aby skutecznie naprawiać drobne usterki na terenie gminy Biała Podlaska. Kolejny punkt naszego programu to inwestycje w infrastrukturę drogową. Chcemy budować nowe drogi gminne oraz usprawnić remonty istniejących dróg gruntowych, co przyczyni się do poprawy komunikacji w naszej okolicy. Kluczowym jest tutaj również współpraca z powiatem bialskim w zakresie budowy dróg oraz remontu, ponieważ przez gminę przebiega wiele dróg powiatowych. Dodatkowo chcemy zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę nowych ścieżek rowerowych oraz chodników. Woda i kanalizacja to kolejne obszary naszego programu. Pragniemy rozbudować sieci wodno-kanalizacyjne istniejące, tak aby zapewnić dostęp do podstawowych usług mieszkańcom w kolejnych miejscowościach. Nie zapominamy również o kulturze, edukacji oraz seniorach. Planujemy organizację pierwszego gminnego kongresu kół gospodyń wiejskich oraz utworzenie i prowadzenie na stałe gminnego klubu seniora. W zakresie edukacji chcemy doposażyć nasze szkoły w nowoczesne rozwiązania
oraz rozwijać infrastrukturę sportową tak, aby były atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Ochotnicze straże pożarne odgrywają istotną rolę w naszej społeczności. Zadbamy o ich rozwój poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt oraz budowę nowego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, które chcemy, żeby również pełniło funkcję Centrum Aktywności Społecznej Gminy Biała Podlaska. Pragniemy również wspierać młodzieżowe drużyny pożarnicze. Chcemy dalej kontynuować i rozwijać współpracę z miastem Biała Podlaska i prezydentem w celu wspólnej realizacji zadań na obszarze miejskiego obszaru funkcjonalnego. Chcemy również wykorzystać dostępne środki zewnętrzne, które stoją u progu kapitału odbudowy poprzez utworzenie w Urzędzie Gminy wyspecjalizowanego referatu, który będzie się specjalizował w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. I to są nasze podstawowe założenia, które chcemy razem wspólnie z naszą drużyną realizować. I pamiętajmy, że wspólnie możemy zmieniać naszą gminę. Dziękuję bardzo.